wszystkich bardzo serdecznie na tym streamie. Leciutkie opóźnienie, ale to takie w porównaniu z wczorajszą. Z wczorajszym to nic wielkiego. Otóż powinien wpijać za ostatni zawodnik Muciacza, z taką info dostałem. Tak więc na samym starcie chciałbym podziękować sponsorom, czyli i partnerom Kotwicz, Studio Abrys, MBT Production, Coolnet, Kali, Mexis, Makosfera. I może przedstawimy jeszcze drużynę. Oczywiście po stronie El Muchachos mamy kapitana Przemka Gibasa, Przemo. Gra mi także Szymon Czopka, SMN. Jest też Pinokio. Nie jestem pewien, kto to jest. Czy to jest rezerwowy może. Tak samo jeszcze jest Remigiusz Pan Nyć i Kuba Traviscott, Travis Jasek. Teraz mamy po stronie STFG, Small Transfactor Gaming, mamy Daniuo, czyli Daniel Klimeczek jako kapitan. Teraz Jakobson jeszcze w tej drużynie, Jakub Krajniewski, Addisonek, Adrian Małecki, Wale Wiadro w KFC, nie jestem pewien, czy to jest on z tej drużyny. Irej też chyba jest to rezerwowy. Tak więc jesteśmy przygotowani już na to spotkanie, to czekamy na ready. Ja tam tylko powiedziałem, żeby chwilę poczekali, ale wydaje mi się, że powinni zaczynać. Jeszcze chciałbym przypomnieć o giveawayu. Przypomnieć o giveawayu na myszkę Rival 600. Wystarczy zostawić subskrypcję na tym kanale. Wiem, że powtarzam to co transmisję, ale wystarczy jedno kliknięcie i można wygrać fajnego gryzonia. I już mamy ready po obu stronach. Mam nadzieję, że oni nie czekają zawsze ready. O, jest ready! Zaczynamy ten mecz, zaczynamy nożówkę o wiele szybciej niż wczoraj. I zobaczymy, jak ta gra się potoczy. I lecą, i poszli, proszę Państwa, obie drużyny. Namida na mapie The Inferno, Small Transfactor Gaming kontra El Muchachos, Daniuo na przedzie. Już z grubej rury, można powiedzieć, zaczynamy, oni tu się wycofują. Daniuo ucieka tymi apartami, tam gonią, tutaj Pinokio jest, atakuje tutaj Wale Wiadro w KFC oczywiście. I teraz zostaje dwóch zawodników terrorystów, ale że oni zostali porobieni, można powiedzieć. Daniuo tutaj pięknie zagrał, a na plecy poszedł Ray, dobija dwóch zawodników i mamy nożówkę dla STFG. Oni zostają po stronie antyterrorystów, po stronie broniącej, łatwiejszej na mapie D właśnie Inferno. I teraz chyba jeszcze minuta, tak? Nie wiem dlaczego. Dlaczego nie zaczynają od razu? Jestem trochę chory, tak więc mogę mieć lekką chrypę. Witam na streamie oczywiście wszystkich. I zobaczmy. Nie, dlaczego jeszcze zawodnicy nie zaczynają. A napisał chyba Travis, tak? Że minutę jeszcze i powinno się zacząć spotkanie. Obie drużyny wiemy, że potrafią zagrać naprawdę fajną grę. Więc może być mecz, powiem szczerze, dość ciekawy. Jeszcze żarci ze strony SMN-a. Wydaje mi się, że chcę ich podejść tutaj taktycznie. Zadać takie pytanie, że niby dla żartu, a tak naprawdę wie, że ta odpowiedź dużo znaczy. To jest gra psychologiczna. Już przed meczem walczą tej zawodnicy. No i leniem, dlaczego nie zaczynamy? Dobra, będzie mecz, zaczynamy to spotkanie. Tu Pinokio już napisał. Więc powinno być. Czemu? Ale ja nie mogę napisać. No nie będę chodził chyba do ich drużyny.
Zobaczymy. Nie mogę napisać. I zaczynamy ten mecz, no. Zaczynamy to spotkanie. Wreszcie. Opóźnienie tylko 8 minut. Idzie nam coraz lepiej. Wczoraj 45 minut. Dobrze, teraz zawodnicy antyterror woli w czwórkę na bombsite Beno. Nie kłamali ewidentnie. A zawodnicy terrorystów idą na bombsite A, no naprawdę obie drużyny tutaj powiedziały to są, co prawdę. Jak zamierzają rozegrać to spotkanie, już mamy raz ze strony czwórki zawodników. Tutaj będzie przed szansą pan, on w bardzo trudnej sytuacji, panek zabija, ale ginie. Jeden za jeden tam przemąta i na tym second midzie z Glockiem próbuje coś trafić, ale musi się wycofać. Już bombsite by praktycznie zajęty dwóch zawodników, tu już wleciało, to Travis i SMN z Jakobson z fragiem. W międzyczasie teraz peskuje Ray, on tutaj z pleców Addisonek wyciąga Valeria drop KFC także. Nie będę mówił na niego KFC, jeśli nie obrazi Ray z fragiem i mamy rundę dla drużyny antyterrorystów. Pierwszą pistoletówkę, bardzo ważna runda, ona ważne to dobrze wejść w mecz. Dobrze go zacząć, żeby potem wygrać go. Szczególnie na takiej mapie jak Inferno, tutaj trzeba wygrać jak najwięcej rund po stronie, obu stronach tak naprawdę, bo dobrze wiemy, że strona antyterrorystów jest dużo łatwiejsza. O wiele łatwiej się tych bombsite'ów tutaj broni, niż je atakuje. Teraz cała drużyna terrorystów zatrzymana przed BS-em, oni tutaj będą przed ciężką sytuacją, bo tam skraca. Addisonek razem z Jakobsonem, oni tu podchodzą z tymi upami. Może spróbujemy coś trafić. A Pinokio z P250 podchodzi te aparty, on tutaj może zdobyć wiele informacji. Ale obie drużyny czekają, bardzo spokojna gra po stronie Muciacios. Oni nie zbijają za szybko na ten bombsite, mimo tych pistoletów. To wolą grać na spokojnie, powolutku. Teraz Daniel chyba widział tutaj Pinokio, on dał info, że tam jest zawodnik. Zobaczmy teraz, Pinokio robi hałas, teraz będzie walczył tutaj z Valeviadro, Addisonek i Ray, Addisonek z dwoma fragami. No oczywiście, SMN zostaje sam jeden na dwóch, no pogubił się, przyznaję troszeczkę. Zostaje sam SMN, Paki nie ma z Glockiem, no może z Umpem jednak. Ale 8 ma na imię, on chyba tego nie widzi, no to nie ma znaczenia, bo nie ma szans z Rejem. Ten Famas, dopadły go te kule. I runda oczywiście ląduje na konto antyterrorystów. 2 do 0 dla STFG. Teraz zobaczmy, jak pójdą teraz antyterroryści, oni 3-2 grają na tej mapie. W tej rundzie oczywiście, teraz Ray, on tutaj podchodzi te aparty, on tam próbuje coś flashnąć, kogoś obić może, bo to zawsze jest przewaga. Przemu bardzo blisko, on na tym midzie. Granat nie zabolał Pinokio, on był za daleko. Teraz tutaj zawodnik, to pan oczywiście, ależ wyciągnął, ależ głowa. Addisonek ewidentnie nie miał szansa, ależ pan strzela, proszę bardzo, dwa takie głowy. Bombsite B jest pusty w tym momencie, no. Pan tutaj naprawdę rozdał takie headshoty, takie dwa tak naprawdę strzały prosto w tę głowę. Pan teraz znowu w ruinach, zobaczmy co on pokaże, bo dobrze wiemy, że trafić umie z tego kałacha w frontside misji. I teraz kolejny headshot, no pan rozpętał maszynę, pan z kolejnym fragiem, no 4 headshoty. Zostaje sam Ray, no Ace'a nie ma, Pinokio nie pozwolił mu na to. Ale będzie pauza ze strony chyba terrorystów. Czekamy. Ale tej pan naprawdę postrzelał. Te trzy głowy, cztery głowy, przepraszam, naprawdę
Zrobiły robotę w tej rundzie. One tak naprawdę wygrały rundę, bo pamiętamy, że wejście na bombsite B wtedy było bardzo łatwe. Mimo dobrego ustawienia zawodników antyterrorystów nie udało im się zablokować tej on był panem w tej rundzie. Ewidentnie. Otwiera tabelę 5-0-2, pomimo tej przegranej pierwszej rundy, naprawdę potrafi strzelać. Nie wpłynęło to na niego ani trochę. Widzicie tam cały czas ta pauza po stronie STFG. Już nie mamy pauzy, już zaczynamy, wracamy do meczu oczywiście. Zobaczymy, jak się potoczy ta runda. A terroryści na takim, może i forsie, ale nie powiedziałbym, że to jest force, której oni chcieli tak naprawdę zagrać. To jest, że to jest to, co chcieli zobaczyć w swoim ekwipunku. Te bronie są słabe, one nie zadają za wiele obrażeń. Może ten deal teraz poskłada terrorystów. Zobaczmy, tam SMN. On tutaj może zginąć, to Addisonek, on na rozgrywce strzelał z tego digla dobrze, teraz spudłuje i wie, że tam jest pan, on będzie podchodził, molotow tutaj poleciał, żeby antyterroryści musieli jakoś się wycofać. Przed midem Przemo, on lubi tę pozycję, on już tam w poprzedniej rundzie też zagrał, czekał tam na zawodników antyterrorystów, tam po drugiej stronie dwóch zawodników drużyny STFG. Zobaczmy wale Biadroginie, ale na pewno się nie spodziewają, że tutaj Ray także czeka. Zobaczmy teraz, ale tutaj skanuje Daniel, on wie, że tam gdzieś jest Pinokio, oberwał trochę ten zawodnik. Pan tutaj podchodzi z czterema zawodnikami terrorystów, to może być ciekawe. Zobaczmy, pan jak sprawdził tę samą pozycję, wie, że tam ktoś może być. Addisonek tam się czai, Stiglem, ale pan znowu głowa, naprawdę. Rzadko się myli. Pan znowu dobry. A nie, to przepraszam, to SMN oczywiście, ale Ray i Addisonek z fragami. Daniło z kolejnym fragiem, to jest 2-2, to się może udać. Tak pewnie mówi teraz Daniło, kapitan tej drużyny. Dobry smok powiedział na pana, odetnie dzięki temu. Tej zawodnika to oczywiście Pinokio. Ale pan znowu w głowę trafia, tak więc teraz łatwo nie jest. Pan z kolejnym fragiem, co on strzela? On naprawdę robi robotę, jak już powiedziałem, niejednokrotnie. Z tego kałacha. Frontside misji, naprawdę czapki z głów. I zobaczmy, co on nam jeszcze pokaże w tej rundzie. Bombę wyrzuca i chyba będzie się kierował znowu na banana, na pozycję, na której ten zawodnik czuje się ewidentnie pewnie. On wie, co tutaj robi. No i pan znowu z kolejnym fragiem, naprawdę. Nie mają z nim szans antyterroryści, widać to ewidentnie, że te dwa razy, co go zabili, to były ostatnie dwa razy chyba w tym spotkaniu. Daniło z fragiem w międzyczasie, Daniło tutaj zraszowało, to jest, może dać dużo informacji, wie, że pusto jest w apartach, pusto jest przed bombsite'em, ale nie wiadomo, że Travis tam czeka. Tutaj Travis może poskładać, zobaczmy, on czeka tym kałachem Daniło, ale Travis pudłuje! Niefortunna bardzo sytuacja, ale Daniło musiał zginąć, tam SMN zraszował. Czyli pakę mają, że zawodnicy terrorystów. Teraz wycofują się właśnie na, chyba pójdą na bombside'a, który został w miarę odkryty. Tutaj czekał KFC. Tylko z USP-em, ale Defuse i Kevlar z hełmem ma. Tak więc on tutaj może coś zrobić. On na pewno liczy na to, że uda mu się zabić kogoś, ale to nie będzie proste, jak dobrze wiemy, tej frontce nic nie czeka, żeby wyciągnąć kolejne fragi, żeby kolejne głowy zostały zdobyte teraz. KFC, on właśnie tam chce sprawdzić coś z tego USP-a. No coś muszą trafić, Ray tutaj walczy, peskuje z tego MP9, no i tak jak powiedziałem, ale wiadro KFC trafia z tego USP-a. SMN dokłada fraga, ale to jest 2-2. Pan tylko 4 HP na koncie, teraz próbuje peskować to Jakobson, ale nie udaje się oczywiście. Ray z fragiem, no i tylko 4 HP na koncie ostatniego zawodnika, zobaczmy, czy się uda. Ray nie sprawdził tej pozycji, nie widział pana, no i udaje się. El Muchachos wygrywa tę rundę, 3-2. Bardzo ładnie się zachował pan, schował się tam, nie wychylał, nie podpalił się, on wiedział, że szans nie ma wiele na bez przewagi
zaskoczenia. Ale koniec końców wyciąga tego fraga, zdobywa go. I mamy rundę właśnie dla drużyny terrorystów. Teraz Pazdo podchodzi tego banana na tą swoją pozycję. Ciekawe, czy to będzie go kryły po stronie antyterrorysty Addisona. Widzę tutaj z tego nade'a, on tam trochę go zabolał. No, 77 HP na koncie to zawsze jest prościej Travis trafił. Ale zobaczmy, daje pany, no przeliczył się chyba troszeczkę. Tutaj jeszcze walczy Addisonek, ale tu mamy fragi dla terrorystów koniec końców, bo mamy pusty bombsite B. Teraz musi rotować Ray, bo nie wiesz, tam się coś nie szykuje. Razem z KFC, oj, bombsite A jest teraz czyściutki. Nie pomyśleli teraz antyterroryści, że drużyna El Muchachos będzie wracać na bombsite, na inny bombsite. Na bombsite A. Żeby tę bombę podłożyć, no bomba już leży. I zobaczmy, tam Ray, on podchodzi z małogiem, to może być ciekawa sytuacja. Celownik chyba troszkę za nisko, nie wychylił. No ale wie, że tam ktoś jest. Oj, oj, że się pogubił trochę Ray, ale próbuje coś trafić. Teraz KFC on tutaj wychyla z tej biblioteki. Oberwał trochę za wupy. Nie wiem dlaczego, tylko 50 chyba, to był jakiś skan. I sejwują zawodnicy antyterrorystów. Wiedzą, że nie ma sensu odbijać tego website'u we dwójkę, że tak naprawdę terroryści ich porobili, bo jak dobrze widzieliśmy, no pięknie to rozegrali, wyciągnęli kluczowe fragi na bombsite B, mogli na niego wejść, mogli zaplantować bombę, ale oni wycofali się. I runda ląduje oczywiście na konto El Muchachos. Mam 4 do 2. Się zawodnicy antyterrorystów, oni trochę pogubieni na respie. Nie wiedzą gdzie za bardzo pójść, ale teraz zobaczmy, to SMN podchodzi tego banana. Nie wiem dlaczego nic tutaj pana, ale pan, pan wrócił już. Mamy tego zawodnika na jego ulubionej tak naprawdę pozycji. On tutaj się czuje pewnie, to widać, on czuje krew. Teraz KFC, on przed midem. Zawodnicy terrorystów podeszli, teraz chyba będzie jakiś boost, żeby wyciągnąć też pulę na tego smoka. Ale nie udało się, spadł ten zawodnik terrorystów. I zobaczmy, czy się uda to przemo tutaj próbuje wskoczyć, żeby wyciągnąć tego fraga. Ale ostatecznie zrezygnowali z tego. Na atakującej. Teraz czemu to próbuje podejść, no nie wiedzą to za bardzo jak to ugryźć zawodnicy terrorystów. Teraz pan podchodzi powoli, on wie, że tu może wyciągnąć, że może zrobić swoje, no i właśnie pan z fragiem. Ale nie wiem, tam jest drugi zawodnik, to oczywiście Ray na respie. Trafia bardzo dobrze, wyciąga tego zawodnika, który tak naprawdę mógł zrobić swoje, ale nie udało jej się oczywiście. Daniel w międzyczasie z fragiem na w tej picie wyciągnął zawodnika terrorystów, to Travis chyba zginął, jeśli nie mylę. Teraz Pinokio ginie razem ze Semenem, no i mamy bardzo bliską rundę dla zawodników antyterrorystów. Tylko jeden zawodnik został, to Przemo. W tych apartamentach on raczej już nie będzie atakował, zostanie. Zachowa tę broń, bo wie, że im się na pewno ona przyda. Ale może jeszcze tutaj wyciągnąć, tam Ray szedł, no nie zdążył. SMN, znaczy Przemo oczywiście. Zabić tego zawodnika. I mamy rundę dla SFG. I zobaczmy jak to się dalej potoczy. Czy drużyna SFG wróci do tej gry, czy odbije się, ale Addisonek z fragiem. No bardzo dobrze wyciągnął to SMN, no to był bardzo ważny frag, taki entry frag. Tak naprawdę bardzo dobry początek rundy dla zawodników antyterrorystów tutaj. Zobaczymy jak będzie dalej wyglądać. Pan z prawie obity tam wychylał, zaryzykował. Ale Addison tutaj czujny, widzi tam tą rękę, no niestety nie udaje się. Zobaczmy, tu może być wyjazd zaraz na bombsite B. Ale w KFC obity do 16 HP, no to też jest niefortunnie. Ray z fragiem. To przemoc, to wyciągnięty tutaj na midzie.
masz pytanie, ale tutaj zaczęło skurczyć cały apartament, że to się opłaci, no nie. Znaczy, no wyciągnął jednego, ale także zginął, tak więc czy to było dobrze, no w sumie zawsze to jest jakiś zawodnik, zawsze to jest jeden mniej. Tylko dwóch zostało już po stronie terrorystów. Pan tutaj podchodzi sam, oni oboje na inne pozycje, teraz Ray ginie, ale pan także zostaje sam Travis, 1-3, on raczej nie będzie próbował, on będzie chyba save'ował tym, gdzie. I zobaczmy, on zostaje sam w tych apartach, no nie planuje odbijać tego, nie planuje nie odbijać, tylko nie planuje atakować nawet bombsite'u. Teraz zeskakuje do Pita, no chyba będzie coś jednak walczył. Bo tę pakę fajnie zaplantować, ale nie wie, że tam się czai Addisonek. Addisonek tutaj próbuje trafić Travisa, ale nie udaje się. Travis może zdąży zaplantować bombę, to się opłaci. Ale nie wie, że tam Addisonek już podchodzi. Nie, Addisonek się wycofał. Nie, Addisonek właśnie podchodzi. Travis może być zaraz tutaj z Plantiva, ale wiatro ginie, ale Jakobson wykończył ostatecznie tego zawodnika. I teraz bomba będzie defowana przez Addisonka i mamy rundę dla antyterrorystów. 4-4. Bardzo wyrównane spotkanie jak na razie po obu stronach. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać teraz. Dwóch zawodników, znowu antyterrorystów na bombę B. Idzie i zobaczymy, jak obroni to Addisonek z tą AWP-ą. To już jednego zawodnika raz udało się wyciągnąć, ale po głowie dostał, no nieprzyjemnie. Przyjemny początek, Jakobson to próbuje coś trafić z tego auga, ale nie udaje się, musi wycofać. Zmienić trochę pozycję, bo wiedzą, że oni zawodnicy terrorystów. Teraz pan z Diglem, zobaczymy, czy tak samo trafi głowę na szpuli, ależ pan tutaj bardzo dobry molotow poleciał. SMN wyciąga też Praga, więc mamy 4-4 jak na razie. Pamiętajmy, że to tylko pistolet. Teraz KFC będzie przed szansą. O, tutaj z tej jemki może poskładać jeden z zawodników na jego koncie, drugi. To Travis tam zginął, ale Przemo jeszcze próbuje podejść. Ma tego flesza, więc on może tutaj zaskoczyć zawodnika antyterrorystów. No i Przemo wygrywa ostatecznie, ale Ray sprawdził. Jakobson także, także mamy rundę dla STFG. 5-4. Zaczynają wracać do tej gry zawodnicy Small Trust Factor Gaming. I zobaczmy, jak to się dalej potoczy. A Jakobson ależ niefortunnie spudłował z tej AWP-y, tutaj może się to na nim źle odbić. Teraz KFC na swojej pozycji, on tutaj może coś trafić z tego auga, ale Pinokio już przebiegł. Pinokio tu może namieszać troszeczkę Pinokio z fragiem. To Jakobson tam wyciągnięty, ale Ray reaguje. 4-4. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w tej rundzie. Obie drużyny na spokojnie, powolutku czekają, aż jedna z drużyn popełni błąd. Teraz KFC tutaj dostał niefortunnego tego smoka. No nie widzi, znowu nie może pomóc. Znowu jest odcięty. A zawodnicy STFG już przebiegli. Nawet przez tego Molotowa. Przemo, no to nie był chyba dobry pomysł. Przemo 6 HP tylko na koncie, ale Przemo się spalił. Pogubił się ewidentnie w tym Molotowie, ale tam zawodnicy oczywiście teraz są z fragiem. Teraz we dwójkę będę próbować odbić ten bombsite. Zawodnicy antyterrorystów, Addisonek z tam WP-ą, no on tu może coś wyciągnąć. Chce to coś zeskopować, ale nie udaje się, zmienia na koła KFC, no może z tego, z tej broni się uda. Ale chyba będą już wycofywać, Addisonek próbuje podejść, żeby coś jeszcze zrobić, ale pan tu jeszcze go trafia, no Addisonek niepotrzebnie chyba już wychylał, nie było i tak czasu. Więc nie udało mu się. Tutaj zmienimy tego zawodnika, bo tamten się lekko trzęsie. I mamy rundę oczywiście dla terrorystów.
Zobaczmy, co pokażą nam terroryści. Czy znowu uda im się ugrać kolejną rundę, bo jak tak, to może ta gra się troszeczkę inaczej potoczyć niż myślałem jeszcze przed chwilą, przed tą rundą, którą właśnie widzieliśmy, bo tutaj STFG naprawdę dobrze pokazało, co robić. Travis, ale też wyciągnął z tego molotowa tam Daniela z fragiem też, więc mamy znowu jeden za jeden. Wiele rund się już tak zaczęło, że jeden za jeden zawodnicy się wciągali, bo są obie drużyny mają dobrych handy fragerów ewidentnie. Teraz podchodzą tutaj zawodnicy terrorystów. Podchodzą tutaj Travis, tutaj walczy Jakobson też z fragiem. Przemo może być przed szansą, ale czy to jest wystarczająco, że z tego, czy z tego umpa będzie wystarczająco dużo obrażeń, żeby zabić ten flash? Mógł być dobry, tylko że Jakobson się schował, nie wie o Reju tutaj zawodnik terrorystów, że on tam się czai. Teraz terroryści próbują wycofać. Zmienią może taktykę, żeby jakoś inaczej może podejść ten bombsite. Nie ma sensu tam już podchodzić. Widzą, że będzie ciężko, ale teraz KFC może ich zaskoczyć. KFC jednego trafił. Oj, ten tłumik niepotrzebnie chciał ściągnąć zawodnik drużyny broniącej, ale Ray kończy. I mamy rundę dla STFG. Bardzo wyrównany mecz, runda praktycznie za rundę na razie jest. Tak więc zobaczymy, jak to się skończy. Teraz pan tego najda rzucił na Addisonka, on go zabolał do 5 do 63 HP aż obił. Zawodnika terrorystów widział pan Addisonka, wie, że tam się czai, ten flash nie widzi nic, ale nikt też nie wychyla. Teraz Ray z fragiem. On z tego łoga znowu poskładał. Za partów tam wychyla zawodnik terrorystów. No, to jest dobry początek dla drużyny terrorystów. Ten smoke taki fejkowy poleciał na respa. Ale KFC teraz może tu wychylić z tej biblioteki i zabić zawodników. Teraz mówię, że tam jest Pinokio. Pinokio tu próbuje, ale nie ma szans. Z zawodnikiem antyterrorystów SMN z fragiem. Przemo także. I ma, pan też wyciąga fraga na tych petkach. Poskładali, no i to jeden deagle. Tak więc teoretycznie dobrze zaczynają, ale Daniel, ależ on tu może poskładać. Aj, Przemo, ależ uciekł. Zdobył się w idealnym momencie. Przemo obity, tylko 4 HP na koncie, ten nade może być dla niego zabójczy, ale źle poleciał ten nade. Ewidentnie, ten molotow też może być dobry, Przemo uciekł od niego, Przemo! Ale on tutaj naprawdę poskakał, udało się mu uciec. I zostaje sam Jakobson, 1 na 2, on może, wie, że może to zrobić, ma dobrą broń, ma AWP. Może wyciągnąć, tylko że AWP już jest tak naprawdę niepotrzebna w tej rundzie mu, bo obaj zawodnicy są mega obici. Pan w tym picie. Aj, nasz timing nie udało się tutaj Jakobsonowi go dostrzec. Jeszcze tam może się czaić. Teraz już wie na pewno, że tam jest ten zawodnik. Teraz Przemogi nie zostaje sam pan, ale pan zmienił pozycję. No pan znowu dobrze zagrał tego jeden na jeden na sam koniec. Zmienił tą pozycję. Znowu identycznie zagrał, tylko trochę w innym miejscu, ale tak samo, ta sama taktyka. Wie, że postrzela troszeczkę i wtedy zawodnik antyterrorystów będzie pewien, że on jest na tej pozycji, a on ostatecznie idzie gdzie indziej. Teraz cała drużyna antyterrorystów na bombsite P, na banana chyba będą rushować, a drużyna terrorystów tutaj też jest bardzo ofensywnie ustawiona, SMN z fragiem. No SMN tak naprawdę z 4 fragami. Nie zdążyłem nawet powiedzieć, bo tak szybko to poszło, tylko jeden zawodnik został uciągnięty na rzecz STFG. Przepraszam, całe SFG na taki bueko, na eko. Do 2000 tam, no nie, do 3000 też są, tak więc zagrali eko i znowu raszują tego banana. Zobaczmy, Addisonek z fragiem. No, ale Pinokio jest imię dokładna fraga Pinokio i SMN w kolejnym fragu. Teraz KFC zostaje sam z tej USPK, no może tu podkładać SMN i prawie. Ale to SMN! Znaczy to KFC chciał tam wyciągnąć, ale SMN zabił ostatecznie. No co tutaj się stało tak naprawdę w tej rundzie? 8 do 6 dla El Muchachos. Tak naprawdę bardzo dobrze grają zawodnicy terrorystów, bo no jak dobrze wiemy, ta mapa jest bardziej TT, więc już 8 rund dobrze brzmi.
dla tej drużyny. Teraz zobaczmy, czy wygrają te dziewiątki. Było 9 do 6. Cała drużyna antyterrorystów na fullu teraz. W takim pełnym fullu. Pan, a nie, Przemoc też na P, a tego nie zauważyłem, to Przemoc oczywiście tam z Pragi wyciągnął Daniło. To już jest dobry początek dla drużyny terrorystów. Właśnie Charlisonek sobie poradzi, KFC też sobie poradził, Addisonek także. Zobaczmy teraz Jakobson, on tutaj w trudnej sytuacji musi obronić jakiś ten bombsite. Razem z Addisonkiem. Jestem tutaj będzie próbował ten nade zabójczy, no i zostaje sam Jakobson 1 na 1 na tym BS-ie. Na bombsite, a tak samo, tylko że to Ray jest 1 na 2 tutaj. Zobaczmy, czy SMS się uda i nie zauważył go Jakobson i Ray zostaje sam, wyciąga tego jednego fraga. Wie, że jest tylko jeden zawodnik na bombsite. To Pinokio. Ja tutaj może zarobić tę rundę, ale nie udaje się. Jakby się udało trafić, to tak naprawdę ta runda mogła paść na konto antyterrorystów, bo za daleko był SMN. On mógł nie zdążyć. Ale ostatecznie wygrywa rundę Elmu Czerczos i tak naprawdę połowę, 9 do 6. To jest dobry wynik dla tej drużyny. Oni o tym dobrze wiedzą, że są w dobrej sytuacji. Teraz zakupili już zawodnicy antyterrorystów. Zobaczmy, mamy USBK z granatami, mamy dual berety z defuser, tak więc jeden defuse jest, on na bombsite B chyba, powędrował, jeśli nie mylę. Nie, teraz już rzutuje na bombsite, a tam coś się szykuje właśnie. Terroryści planują podejść na bombsite B, KFC na respie. Nie wiem dlaczego ten zawodnik tam został, on chyba nie wie, że runda się już zaczęła. Tak więc musimy chyba na niego poczekać. No chyba właśnie jest sobie coś z KFC, tak obstawiam po niku. Musi być restart z jednego z zawodników. Ale zobaczmy. W KFC dalej na respie. Nie wychodzi. Zawodnicy terrorystów już podeszli bombsite A z Jakobsą z fragiem, ale te duale to mogą poskładać Przemoc z jednym fragiem. Przemoc znowu trafia, ale Daniło też wyciąga. Przemoc, czy uda się kolejnego? Nie udaje się, ale dwóch zawodników już rzutuje, już lecą z odsieczą. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Travis i Pinocchio z tej samej pozycji. Teraz Ray trafia i mamy jeszcze, został tylko jeden zawodnik. To Travis, on tutaj próbuje coś trafić. Ray zmienia pozycję, ale ten reload w złym momencie, czasu coraz mniej. I Jakobson z fragiem, mamy rundę dla terrorystów. I mamy pauzę po stronie antyterrorystów. Nie wiem dlaczego nie ma jednego z zawodników STFG. Nie wiem co się stało z KFC. Czas czekamy, dlaczego nie zaczynamy jeszcze tego meczu, wracamy w sensie do niego. Zobaczmy tabelę, tutaj Ray oczywiście króluje po stronie terrorystów, a pan po stronie przeciwnej, chociaż nie, to SMN ma najwięcej fragów, o to niespodzianka, bo myślałem, byłem pewien, że to pan na przejście tabeli. Poczekamy z
za czas na zawodnika drużyny StepG, to on chyba jednak wraca. Wraca KFC i chyba wracamy do tego też meczu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Czy El Muchachos dokończy to, co zaczęło. Zobaczmy, tylko jeden zawodnik na bombsite B, a tam akurat chyba zmierzają terroryści, a nie, to nie, nie zmierzają, no to jest Rush, oczywiście Mita. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać teraz z tym Estragiem, ale zapomniał o KFC, o tym, że powinien mieć anti-cheata, ale to przemoc, to jest sam 1-3. Drużyna terrorystów już na bombsite B. Oni wiedzą, że ten bombsite już jest zajęty. Oni wiedzą, że ta runda też już raczej bardziej bliższa zwycięstwa niż porażki. Bo tylko jeden zawodnik został, to przemoc, który ma każdy próbuje, a Alisonek kończy. Chyba znowu mamy przerwę, pauzę w tym meczu. Dobrze, że każdy, kto gra w CSA, chociaż ktoś się zna, jak słyszy tę nutkę, to wie, że to jest kurde inferno, nie? Taka fajna, charakterystyczna. I wracamy do meczu. Do meczu STFG kontra El Muchachos. Teraz już antyterroryści na fullu, więc oni mogą coś pokazać. Pinokio tutaj na doniczkach, on może zaskoczyć drużynę przeciwną. Ale tam tylko jeden zawodnik, to Addisonek, który podszedł. Słyszeli go na pewno zawodnicy terrorystów, antyterrorystów oczywiście. A nie, to jeszcze Jakobson. We dwójkę podchodzą, chyba robią hałas, żeby pomyśleli sobie antyterroryści, że oni to będą atakować ten bombsite. A tak naprawdę terroryści szykują się pod wejście na bombsite, a zobaczmy, jak to będzie wyglądać teraz. Tutaj Pinokio będzie przed szansą. Jakobson tu podchodzi, zobaczmy, jak będą widział zawodników terrorystów Daniło z Fragiem razem z Jakobsonem. No ale Przemo tutaj wyciąga. Zaszowali już te zawodnicy. Terrorystów, ale pan z Fragami. Pan ostatecznie ginie, zostaje sam Travis, 1-3. Już wie, że jest w bardzo trudnej sytuacji. Bo mimo faktu, że jest w środku tabeli. Mam najmniej fragów, co dziwo. Próbuję zadzwonić po domofon, może telefon do przyjaciela, ale to chyba nie ta gra, nie ten turniej. No i to raczej jest już runda na konto terrorystów. I zobaczmy, jak to się spotkanie dalej potoczy. Próbuję być trochę żywszy, ale naprawdę zatkane zatoki troszeczkę przeszkadzają. Oj, tutaj ten molotow ewidentnie pod terrorystów, no niefortunny. Addisonek operował 76 HP na koncie, ale to nie jest dużo. Dobrze o tym wie teraz pan tutaj z Diglem, próbuje kogoś wyciągnąć. Teraz Pinokio, on też z tą petką, dobra pozycja, strasznie, on to może zaskoczyć też. Wyciągnąć tego, chociaż jednego fraga. Addisonek tu widział już zawodnika antyterrorystów. 70 HP na jego koncie. Daniel Młodam ginie. Pan oczywiście wyciąga. I zobaczmy, czy pan jeszcze trafi, ale to chyba się nie uda. No, wycofał się z tych apartamentów, ale Addisonek tu będzie podchodził. No, przed szansą będzie pan, ależ w ostatnim momencie się odwrócił. Ależ pan z głowy trafił, oczywiście. Te
teraz Rayon znowu wychodzi, Pinocchio z Fragiem, ale po Ray tutaj ma Auga swoją broń, KFC także dokłada Fraga i zostaje dwóch na dwóch. Teraz antyterroryści muszą jakoś to odbić, muszą coś wymyślić, żeby tę rundę wygrać, bo ona jest bardzo ważna. Teraz zobaczymy Pinokio, tutaj podchodzi tę bibliotekę. KFC na apartamentach, nie wie o nim Travis. Pinokio raszuje tego smoka, to może się udać, bo nie wiedzą o tym zawodnicy terrorystów, ale Ray tam był schowany idealnie pod to wyjście. Travisowi się już raczej nie uda tej rundy ugrać, no ginie. Mamy rundę dla STFG. Ale że oni to dobrze rozegrali, nie? Za jeden bomb dobrze się pokryli, idealnie to wyglądało. Zawodnicy antyterrorystów znowu na fullu. Ale ten full jak przygrają może być następna runda może być eko, tak więc oni muszą się skupić. Funduszy nie mają za dużo, tak więc to jest wszystko na styk. Teraz zobaczmy, Ray tu podchodzi z tym augiem, no ze swoją bronią. Zobaczmy jak to będzie dalej wyglądać. Tam chyba lekkie lagi ma ten zawodnik, ale Pante już czeka z Magic Stickiem. On może trafić jakiegoś zawodnika, to będzie śmiertelne, jak dobrze wiemy, za WP. Teraz Daniel on będzie wychylał, ale nie patrzy tam w ogóle pan, on nie patrzy tej pozycji. No teraz w idealnym chyba momencie popatrzył, teraz Daniel będzie wychylał, czy to się uda. Dwa smugi poleciały, no to chyba będzie wyjście, teraz jeszcze flash, żeby pan nie widział, ale wyjście już jest. Weszli na, wchodzą na bombsite, a zawodnicy terrorystów teraz przemo i SMM z fragami, no ładnie tutaj poskładali. Pan dokłada fragę i zostaje tylko dwóch zawodników po stronie terrorystów. To Jakobson i KFC. Oni we dwójkę to jeszcze będą chyba próbować coś zrobić, coś wymyślić, żeby tę rundę ugrać. Może pójdą na bombsite, może tam coś wymyślą. Nie wiadomo, zobaczymy jak to się potoczy, jak to będzie wyglądać teraz. Shinoki już tutaj wcelowany, on może tutaj trafić jakiegoś zawodnika, ale w złym momencie się odwrócił, no ale tutaj wyciągał to też i nie trafia potem. Zawodnik o 14 HP na koncie KFC, on tu próbuje uciec, ale nie wie, że ma już plecy i to Pinokio go wyciąga. 450 i mamy rundę dla El Muchachos, no 10 do 10, no tak to takie spotkania aż chce się oglądać, no jest bardzo wyrównana gra, obie drużyny walczą do końca. Teraz oczywiście standardowo dwóch zawodników na boomsite B, jeden na boomsite, trzech na boomsite A. Teraz pan za WP-y, no na tej pozycji, bo w ostatniej rundzie wyciągnął, znaczy nie wyciągnął, bo był odcięty, ale potem udało się mu trafić. A więc to jest dobra miejscówka dla tego zawodnika. Obie drużyny na spokojnie, oni nie chcą jakoś niepotrzebnie wychylać, żeby jakoś stracić jakichś zawodników, oni wolą poczekać na rozwój jakiejś sytuacji. Pan cały czas tej WP-y, on tutaj może poskładać zawodników antyterrorystów. Terrorystów oczywiście, to Przemo wyciąga Fraga, pan dokłada także, tak więc mamy przewagę tylko trzech zawodników po stronie terrorystów. Chyba będą próbować podejść jakoś bombside A, bo wiedzą, że na bombside B, bo wiedzą, że na bombside A będzie bardzo ciężko, jako że pan tam celowany za WP-ą. Teraz Addisonek, Jakobson z Fragiem, aż wyciąga tam Pinokio, jeden frag. Jeden mniej zawodnik do pokonania ze drużyny antyterrorystów, oczywiście, drużyny El Muchachos. Addisonek wychyla z tych apartamentów na SMN. I zostaje tylko dwóch zawodników, to KFC i Jakobson. Tutaj nie spodziewa się Travisa i zostaje sam KFC, 1 na 4. On może sobie nie poradzić w tej rundzie, on wie, że czasu ma mało. Wygrałeś na niego SMM i nie mylić się, i mamy rundę dla El Muchachos.
11 do 10. Wygląda to spotkanie. Teraz wycofujmy się tutaj. Widać, że terroryści chcą podejść jakoś na szybko tego balona, ten bombsite B. Ale wycofują się. Oni wiedzą, że może spróbują, może lepiej spróbować gdzieś indziej wychylić. Powiedział, żeby jeszcze jakoś ich pochłonęli, żeby tam nie wierzyli od razu. Przemo, znowu na tym daszku, to jest dobra pozycja, bo on tutaj dobrą kontrolę ma nad jakimkolwiek gwiazdem. No ale jaką są tam strawie, wyciągnął na bobsite B. Na pewno słyszeli zawodników, zawodników terrorystów na apartamentach. Teraz wygrają, to Przemo będzie przesłanki, Przemo z jednym fragiem tylko. Zważając na fakty, jaki miał element zaskoczenia, to troszeczkę nie najlepiej. SMS kolejny fragiem, no on naprawdę strzela. Jakobson tu zreszował, więc może jakoś zaskoczyć zawodników antyterrorystów. Tutaj pan celowany, no on nie wie o tym, że już ma na plecach zawodnika El Muchachos. I będzie kosa, mamy nóż! Po stronie drużyny terrorystów. I ratują na bombsite B, to jest bardzo dobra decyzja. Travis pewnie tam zaraz będzie, ale nie wie jeszcze, co się tam szykuje, że zaraz tam paka będzie leżała. Na pewno SMN wie już o tym, że nie ma co tutaj siedzieć, że chyba trzeba iść na bombsite B, odbijać. Bomba leży i muszą się udać na drugi BS, zawodnicy antyterrorystów. Razem z SMN-em. SMN naprawdę strzela, on ma 22 fragi na swoim koncie, tak więc nie jest źle. Ale Jakobson nie myli się i zostaje z prawym prawicem. Tutaj wiekę są zawodnicy, ale też mu się nie siada. Próbuje tam trafić KFT, ale no niefortunnie bardzo nie trafia. No Travis, naprawdę nie udało ci się w tej rundzie dopaść tam zawodnika terrorystów. No i mamy 11 do 11. Runda za rundę, tak jak powiedziałem. Albo nie. Jednak. Oczywiście nie jest runda za rundę, ale wygląda tak, jakby była. Bo mam wrażenie, że ciągle jest wynik zbliżony do remisu. Ciągle jedna drużyna może przyjmuje, jak prowadzi w pewnym momencie, ale i tak jest powrót do normalnego wyniku. Pierwszy, tak więc nie myli się. Lisonek będzie próbował tu wychylić. Wie, że tam uciekł pan, on na BS uciekł, żeby jakoś się schować. Teraz zobaczmy, jak SMN tutaj z tego pitu wydzielnie. On potrafi trafić na tej pozycji. A Lisonek z fragiem, a Lisonek też ucieka. Dobra decyzja z jego strony, bo właśnie dlatego, że SMN może rzucić tam granat, który może jakoś zaszkodzić zawodnikowi terrorystów. Mógł go nawet zabić, tak więc dobrze, że się wycofał Addison. Teraz podchodzą na bombsite B zawodnicy, oczywiście STFG. Travis fragiem jeszcze obił Jakobsona, tak więc bardzo dobrze tutaj obronił. Pinokio też wyciąga fraga. Smog leci, żeby tą pakę może zrobić, ale jest to potem zawodnicy antyterrorystów. Pinokio z fragiem kolejnym, to Jakobson sobie wyprzyjmie z tego smoka. Trył zabójcy zostaje sam KFC 1 na 4. Oczywiście. I zobaczmy, co on nam pokaże. Kiedy można rzucić, żeby jakoś zablokować tam zawodników antyterrorystów, ale tutaj próba zraszować Pinokio, żeby może coś zrobić. Ostatecznie jest wyciągnięty, ale Przemo kończy i mamy 12 do 11. Dla El Muchachos. Bardzo wyrównane spotkanie, obie drużyny na pewno chcą odnieść zwycięstwo. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać.
tutaj podchodzi dwóch terrorystów. Na badanie to podeszło, ale Daniło jest obijany. Oj, Daniło, 1 HP, ależ może i uciekł, ale co to za życie? Teraz w KFC on tutaj podchodzi z tego bizona, to na pewno nie jest najlepsza broń odległości, ale pan i tak obity dość mocno i właśnie ginie. Ten zawodnik Daniło prowadzi tę eskapadę. Zobaczmy, Daniło ginie, tak więc mamy 4 na 2, bo Pinokio tylko da fraga. Zostaje sam Ray Jacobson, oni we dwójkę będą próbować tutaj ugrać. Ray tutaj ma ciężki pojedynek z zawodnikami antyterrorystów. Tutaj jest sam Jacobson 1 na 4 i także ginie, więc mamy 13 do 11. Dajmy mu ciachos. Są coraz bliżej zwycięstwa, wiedzą o tym zawodnicy antyterrorystów, wiedzą, że jeszcze tylko trochę i mogą witać się z gąską. Zawodnicy terrorystów na eko, takim pół eko, można powiedzieć. Znaczy nie, oni jedni zagrali fulla, jedni zagrali eko, to bardzo ciekawe swoją drogą, jakby się nie dogadali. Zobaczmy, czy uda się tutaj, czy Daniło i Ray wyciągną z tego, z tych maków. Obita Sonek do 15 HP, będzie walka teraz Pinokio z dwoma fragami, trzema fragami Pinokio, ale Ray ostatecznie kończy jego killstreak. Ray to jeszcze próbuje, jak to tutaj także walczy na BS-ie, on trafia do Travisa. Ray zostaje we dwójkę, on zostaje sam tutaj przed CT, wie o nim czemu nie myli się i zostaje sam Jacobson za hupą, więc może naprawdę coś poskładać. Przemo wychyla, Przemo nie udaje się jakoś zabić zawodnika terrorystów, ale w trudnej sytuacji z Jacobson nie ma bomby, więc musi po nią podejść, a ona jest w bardzo niefortunnej sytuacji. Tutaj trafia i mamy 14 rundę, 14 do 11 dla El Muchachos, 26 runda przed nami i zobaczymy, czy uda się El Muchachos wygrać to spotkanie. Są już bardzo blisko i mamy pauzę, znowu mamy pauzę, znowu jakieś problemy. O, przepraszam za tę markę. Pauza taktyczna, muszą podyskutować zawodnicy terrorystów, co jest nie tak, co trzeba zmienić, jak tu zaatakować. No na pewno muszą coś wymyślić, a nie, to chyba jednak nie jest taktyczna, tylko po prostu techniczna. Daniło wyszedł z gry, zobaczymy. Co się właśnie stało? Jestem też ciekaw, dlaczego mamy pauzę przy takim wyniku, że Daniło musi nagle wyjść. Nic, nic się nie stało. Po prostu zawodnik, kapitan swoją drogą, musiał wyjść. Chyba poirytowani troszeczkę terroryści, że nie udaje się, no bo jednak myśleli pewnie, że to mieli, że już było bardzo blisko, a ten wynik im ucieka. Wracamy chyba do meczu. To był crash po stronie Daniło oczywiście. Miał chyba problemy z komputerem, ale już mamy to. Możemy wracać do tego spotkania. El Muchachos kontra Small Transfactor Gaming. 14 do 11 ma Pate Inferno. 26 runda i zobaczymy, co się wydarzy w tej rundzie. Czy zawodnicy terrorystów na tym fullu wygrają tę rundę. Bo jeśli tak, to ta gra może się totalnie inaczej potoczyć. Teraz Pinokio będzie przed szansą z tej awoby spadać i trafia jednego zawodnika. Ale to nie wystarczająco, potem już nie udaje mu się, zostaje na BS-ie sam Travis, on z fragiem. Przewaga jednego zawodnika po stronie antyterrorystów, którą kończy Daniło tak naprawdę. Tej zawoby musi się jakoś wycofać, bo wie, że tam gdzieś jest pan. Teraz będę musiał jakoś odbić ten BS zawodnicy antyterrorystów. Oni muszą jakoś to zaatakować, żeby tak już wyglądało. Kolejny smoke ze strony terrorystów, żeby właśnie nie mogli podejść zawodnicy drużyny broniącej, która musi odbić ten bomb. Tutaj mamy fraga oczywiście z Reja. Dwóch zawodników, ale to Rej wyciąga na tym flashu. No co się stało? Staje sam SMN i on będzie saveował, żeby, bo ta broń na pewno się im przyda. Jedna, bo on teraz będzie mógł dzięki temu rzucić, tak więc to jest dobra decyzja ze strony tego zawodnika. Ale tutaj jeszcze będzie próbował go dogonić, bo on ma mało HP, tak więc chyba nie, on po prostu chciał uciec chyba od bomby i
Dlatego tam podszedł, bo obie drużyny, no jak dobrze wiemy, nie mają za dużo funduszy, tak więc muszą oszczędzać. I zobaczmy, czy antyterroryści skuszą się na pula. No na pewno mają te pieniądze, mogą grać. Więc spróbują wygrać tę 15 rundę w tej rundzie na fullu jeszcze. Bo jak tutaj się nie uda, to może potem już być problem. Pan tutaj przebiega, żeby nie było go widać, a tutaj terroryści raszują pana na widzie i Travis chłopany za tym cementem zabił, ale zginął też, więc jeden za jeden. Zobaczmy, co pokaże na Pinokio. Tutaj jeden na czterech w tym miejscu, tak więc przed ciężką bardzo sytuacją, też na pewno rotują oczywiście zawodnicy antyterrorystów, ale on będzie musiał coś pokazać ciekawego, żeby jakoś ta runda była na konto CT. Zobaczmy, tam Ray widział go, na pewno SMN. Na pewno dał teraz info Pinokiowi, nie dał tego info, nie wiem dlaczego. Bo to wyglądało, jakby w ogóle o tym nie wiedział SMN, ale SMN też z fragiem. Jakobson zabija tam pana. Więc mamy 3 na 2 i na pewno to jest rotacja już na bombsida. Nie wiedzą tym terroryści, że tam już biegnie Przemo. Bez zastanowienia, po prostu ruszył się, bo wie, że to może się zdarzyć. Terroryści już tutaj na midzie, oni podeszli. Z dwóch stron będą próbowali tutaj zaatakować Przemo, ale on ma dobrą pozycję. Wie, że oj, nie trafia Przemo, no niestety, ale no, ostatecznie udaje się. SMN w tej bibliotece, on tutaj też może coś poskładać, ale nie wychyla tam Jakobson. Podchodzi pod bez Addisonek, ale nie wie, że Przemo już zmienił pozycję. Przemo jest w totalnie innym miejscu, Jakobson z fragiem. Przemo cały czas spokojnie, ale Addisonek wychyla i frag dla STFG. I mamy 13 do 14. Jak ta runda się potoczy, no runda 28, no spotkanie bardzo długie, bardzo wyrównane, tak jak już powiedziałem, teraz znowu cała drużyna antyterrorystów raszuje tego mida. Zobaczmy, co tam pokażą, tutaj pierwszy ginie, ginie Daniło, bo to Przemo tam, Pinokrypio tam wyciąga, ale pan z dwoma fragami, no co on zrobił, więc mamy 2 na 2 ostatecznie. Runda się nagle odwróciła. Może i mają eko, ale zawodnicy terrorystów, no bardzo zdziesiątkowani. Zjednostkowani nawet bym powiedział. Ale tutaj Addisonek do plecy nie myli się i trafia z tej AWP, no. Bardzo dobrze wyciąga tego zawodnika. Pan teraz będzie podchodził, pan może tu poskładać, no pan z tej pętki nie trafia. Ależ tutaj się nie udało w plecy, ale widział, że ma tego kałacha, mógł spróbować go podnieść chociaż. I mamy rundę dla STFG. Taktyczna pauza na pewno im się przydała. No może i techniczna, ale wydaje mi się, na pewno podyskutowali ze sobą zawodnicy STFG. Teraz dwóch zawodników antyterrorystów, oni na bananie bardzo próbują tutaj jakoś zaskoczyć. To mamy znowu busta ze strony tablica. Pinokio z drugiej strony na drugiego busta. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czy uda mi się coś tutaj zrobić? Teraz na czas skanować tego smoka oczywiście. Ten molotow chyba nie wyszedł, ja miał wyjść, bo padł na ten daszek. A na pewno nie tam miał wpaść. Teraz jakiś smog poleci, zobaczymy, gdzie on wypadnie, to na szpulę. Poleciał ten smog jeszcze pierwszy i chyba będzie wejście na bombsite B. Ale tam już czekał, bo on jest fragiem. Zobaczmy, czy uda się kolejnego trafić. Zobaczmy, czy zawodnik antyterrorystów tutaj wyciągnie. To Travis tam musi uciec. 3 zawodników tylko przeżyło. Strony terrorystów, dwóch, bo pan jeszcze wyciąga z Travis, dokłada fragę, tutaj jest sam KFC 1 na 4, on wie, że będzie ciężko w tej rundzie. I zbliży się 15 runda dla El Muchachos, czy uda im się to skończyć? Czy uda im się chociaż mieć remis już pewnie? Travis tutaj oberwał swojego, ale pan ostatecznie kończy i mamy rundę dla El Muchachos. 15 rundę. Oni wiedzą, że
Są bardzo blisko, wystarczy postawić tę kropkę na D. Ale czasem to jest właśnie najtrudniejsze. Ostatnia runda tego meczu, 30. I zobaczymy, jak to się potoczy, jak to będzie wyglądać. Obie drużyny na pewno na spokojnie nie chcą wyznaczyć zawodników. I to, żeby to tak szybko się skończyło. Teraz pan tutaj próbuje coś trafić, no ale jak dobrze wiemy, nikt tam nie wychyla. No, może być teraz przez szansę dla niego, tutaj będzie próbował chyba wyjść z tego boilera. Oczywiście za flashowany pan, ale on nie próbuje strzelać. Wie, że na to tylko liczą zawodnicy terrorystów tutaj pana i miał celownik na zawodniku pany. Tak mówię, skazał tego smoka, no niecelnie. Zobaczmy, SMN z tragiem mamy 4 na 4, a tutaj Jakobson w dobrej pozycji. On będzie podejść, ale nie spodziewa się, że Travis tam czekał na takie właśnie coś. A właśnie takie zagranie, ale patrzcie na terrorystów, na Bombsite'a. Przemo tutaj ginie, no może wyciąga tego jednego froga i mamy, będzie odbijany bombsite. Dwóch na dwóch. I zobaczmy, co oni tutaj zrobią. Czy uda się antyterrorystom odbić, czy uda im się wygrać ostatecznie to spotkanie. Czy te trzy punkty zabiorą, czy tylko jeden. Teraz Travis, oj, on jest w trudnej sytuacji, zostaje sam Pinocchio, jeden na dwóch. Zobaczmy, Pinocchio tutaj trafi, próbuje trafić, nie udaje się i mamy remis. Wydaje mi się, że najbardziej sprawiedliwy wynik po jednym punkcie dla obu drużyn. Dziękuję za oglądanie, dziękuję zawodnikom za ten mecz. Dziękuję także sponsorom i partnerom Kotwicz, Studio Abrys, MBR Production, Coolnet, Kalimex i Smakosfera. I oczywiście przypominam o giveawayu. Przypominam mi giveawayu na myszkę Rival 600. Subskrypcję i widz na fanpage Kryoni.pl na Facebooku. I naprawdę dziękuję za oglądanie. Do następnego. Do chyba do jutra, jest jutro mecz, tak więc do zobaczenia. Cześć!